Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na rozpakowanie najnowszej zewnętrznej karty firmy Creative. Jest to Soundblaster Omni 5.1 Surround. Cena takiego urządzenia to jakieś 280 zł. Za chwilkę przyjrzymy mu się bliżej. Zapraszam do oglądania. Tak więc przed nami kartonik z zewnętrzną kartą dźwiękową na USB Soundblaster Omni Surround 5.1. Karta wygląda bardzo fajnie. Zobaczymy, jak sprawdzi się w testach. Ja jestem dobrej myśli. Jak wiecie, z kartami wewnętrznymi od Creative'a mam bardzo dobre doświadczenie, ponieważ sama mam taką kartę Creative Soundblaster Recon 3D Professional wersję Fatality, której naprawdę nie zamieniłbym na żadną inną kartę. Tutaj mamy większość funkcji bardzo podobnych, z tym, że ta karta jest dość tania, ponieważ kosztuje jakieś 240 zł w porównaniu z tą wersją wewnętrzną, którą ja mam, która kosztuje nawet 400 zł, tym, że tam mamy jeszcze osobny procesor dźwięku czterordzeniowy. Tutaj też mamy co prawda jakiś procesor, ale nie sądzę, że będzie on aż tak potężny. Natomiast urządzenie na USB też jest to zaleta, ponieważ jeśli nie mamy opcji zamontowania takiej karty wewnętrznej w komputerze, bo na przykład wszystkie porty mamy zajęte, wtedy taka karta zewnętrzna będzie świetna. Jak widzimy też na obrazku, jest tutaj pilot, co ciekawe. No i czego dowiadujemy się z tego opakowania? Producent podaje, iż jest to karta, która zapewni nam wysokiej jakości doznania i taki kinowy dźwięk 5.1 Surround. Wykorzystywane technologie SBX Pro Studio, Crystal Voice Scout Mode, Dolby, podwójny mikrofon w samej karcie oraz 600-ohmowy wzmacniacz słuchawkowy. To urządzenie działa także z PC i Maciem. A po boku, moi drodzy, mamy przód i tył urządzenia, opisane poszczególne wejścia. Mamy tutaj wejście, gdzie możemy podłączyć chociażby odtwarzacz MP3, czyli wejście AUX, wejście na mikrofon i wyjście na słuchawki. Czyli na przednim panelu takie trzy bardzo podstawowe, ale też bardzo, bardzo ważne złącza. Z tyłu zobaczcie, mamy złącze optyczne, dzięki czemu możemy podpiąć jakiejś dobrej klasy wzmacniacz pod tą kartę, a także wejścia umożliwiające podłączenie głośników 2.1 lub 5.1 do tej karty dźwiękowej. Z drugiej strony minimalne wymagania sprzętowe. Zobaczcie sobie przez chwilę na te wymagania. I jeszcze z tyłu mamy szerszy opis tych technologii zastosowanych. SBX Pro Studio, czyli to samo, co jest w mojej karcie. Z dźwięku nawet stereo potrafi zrobić nam dźwięk 5.1 wirtualny, bardzo głęboki, bardzo szczegółowy. Technologia, która moim zdaniem sprawdza się w tych kartach świetnie. Jeśli będzie to działało tak samo jak w moim Soundblasterze wewnętrznym, to będę bardzo zadowolony z jakości dźwięku. No i Crystal Voice, czyli technologia polepszająca jakość dźwięku podczas rozmów, podczas nagrywania i także opis tych wejść, wzmacniacza słuchawkowego i podwójnego mikrofonu z redukcją szumów. Na spodzie kartonika widzimy jeszcze zawartość opakowania, ale to już sobie do tego zajrzymy sami. Ok, więc widzimy już to, co było w pudełeczku. Mamy tutaj takiego małego, fajnego pilota. Jak on działa, oczywiście zobaczymy sobie w testach. Myślę, że w zupełności wystarczy on do obsługi tej karty zewnętrznej. I taki pilocik to jest bardzo duży plus, ponieważ nie musimy co chwilę podchodzić, regulować tutaj pokrętłem, tylko zastosujemy sobie ten pilot. Mamy też przejściówki z mini jacka 3,5 mm, rozgałęzienie na cincha oraz kabelek zasilający USB, a tutaj stykiem micro USB. Do tego także płyta ze sterownikami, książeczka informacyjna oraz instrukcja. Zobaczcie. Podstawowe informacje, ale bardzo przydatne. Schematy połączeń, co jest do czego i troszkę informacji tekstowych. Bardzo fajnie. Ej, moi drodzy, sama karta Omni 5.1. No i zobaczcie, karta jest nieduża. Jeśli chodzi o ciężar, no to swoje waży. Powiem Wam, że sprzęt robi naprawdę solidne wrażenie. Jakość materiałów, z których jest wykonana, wydaje się być bardzo, bardzo wysoka. Tutaj mamy matowy plastik, dookoła obwódka jest z błyszczącego. Od spodu mamy fajne antypoślizgi, dzięki czemu to urządzenie na blacie będzie się trzymało bardzo dobrze. No i zobaczcie, mamy te wejścia, o których dowiedzieliśmy się z opakowania, czyli podłączenie USB, wejście optyczne, cincha oraz wejście na głośnik tylny i subwoofer. Jak widzicie, te porty są pozłacane, czyli najwyższa jakość w wykonaniu Creative'a, i z przodu mamy też te trzy wejścia, o których powiedziałem, również są pozłacane. Tutaj oczywiście też ten wzmacniacz słuchawkowy. Powiem Wam, że w mojej karcie wewnętrznej to się także super sprawdza. No dobrze, patrząc dalej, mam tutaj jeszcze napis Soundblaster i podwójny mikrofon, dwa mikrofony, czyli dźwięk nagrywany jak najbardziej w stereo.
Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Oczywiście ten mikrofon, czy będziemy w stanie nagrywać nim taki czysty dźwięk, na przykład do poradników pulpitowych, czy do jakichś filmów, czy raczej będzie to taki mikrofon tylko do komunikacji przez Skype, a do komunikacji w grach. Także tutaj z przodu mamy port podczerwieni do tego pilota, którego widzieliśmy wcześniej. Na górze mamy jeszcze widoczne pokrętło głośności, które, moi drodzy, chodzi z takimi bardzo delikatnymi przeskokami, dzięki czemu sądzę, że będziemy mogli bardzo, bardzo precyzyjnie wyregulować sobie poziom głośności. Samo pokrętło też świetnie wygląda, robi bardzo dobre wrażenie wizualne i takie w dotyku. Jak się sprawdzi, to oczywiście testy pokażą. No dobrze, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Rzuciliśmy sobie okiem na nową kartę zewnętrzną na USB Creativa, czyli Omni 5.1 Surround. Pozdrawiam Was, cześć!